Nasza historia zaczyna się w roku 1148, kiedy to legendarny Walon Laurentius Angelus odkrył na zboczach góry rudnik złoża rudy żelaza. 10 lat później uruchomiono pierwsze kopalnie, a następnie kuźnie i kuźnice. Tak oto w Dolinie Potoku Jedlica powstała osada Smedenberg. W 15 i kolejnych stuleciach osada stała się ośrodkiem przemysłu żelaznego i była obok Świdnicy i Wrocławia jednym z najważniejszych centrum przemysłu zbrojeniowego na Dolnym Śląsku. Miejscowi kuźnicy i kowale cieszyli się tak dużą sławą, iż sam król polski Zygmunt August zamówił u nich kule do armat oraz 200 luf do muszkietów. 20 lat później miasto przyjęło nową nazwę Schmiedeberg, czyli Kowalska Góra. Dzisiejsza nazwa Kowary nawiązuje właśnie do tych ponad 800-letnich tradycji górniczych i kowalskich grodu. A jak radzi sobie dziś to słynne górnicze miasto? Jest miasteczkiem unikatowym w skali Dolnego Śląska, które może się pochwalić cennymi zabytkami, które podkreślają prawdziwość tytułu królewskiego górniczego miasta. Koniecznie trzeba zobaczyć. Kościół parafialny widoczny z każdego zakątka miasta. Unikatowe kamieniczki na kowarskiej starówce oraz klasycystyczny ratusz. Dominującą budowlą miasta jest pochodzący z połowy XVIII wieku kościół pod wezwaniem imienia Najświętszej Marii Panny. Z najdalszych okolic widoczna jest jego 50-metrowa wieża zwieńczona perforowanym hełmem, zakończonym iglicą z herbem miasta. Ciekawym elementem świątyni jest średniowieczna figura matki z dzieciątkiem depczącej głowę potwora. W skład kompleksu parafialnego wchodzą dodatkowo cmentarz przykościelny wraz z kaplicami oraz późnobarokowy klasztor z 1783 roku. Późnogotyckie mury świątyni kryją późnobarokowe wnętrze, które powstały za sprawą budowniczego Antoniego Dorasila i malarza Johanna Gottfrieda Lorenza. Do najcenniejszych artefaktów obiektu należą freski z końca XVIII wieku późnobarokowy ołtarz oraz wymowne polichromie obrazujące m.in. Trójcę Świętą, Arkę Przymierza oraz apokaliptyczną wizję końca świata. W sąsiedztwie świątyni znajduje się barokowy most. Na jego balustradzie stoi piaskowcowa figura świętego Jana Nepomucena z 1725 roku. Po obydwu jej stronach umieszczone są dwa metalowe kandelabry z jego inicjałami. Ten święty, popularny w Czechach i na Śląsku, jest symbolem tajemnicy spowiedzi i ochrony przed powodziami. Krocząc w górę ulicą 1 Maja, podziwiać możemy jedną z najpiękniejszych starówek miejskich na Dolnym Śląsku. Łączą się tu dwa, jakże różne światy. Odnowione kamieniczki sąsiadują nadal jeszcze z tymi burymi, czekającymi na renowację. Dodatkowego charakteru miejsca dodają pozostałości po dawnych warsztatach lub zakładach, które każdy mieszkaniec miasta znał i chętnie odwiedzał. W tej części miasta dominują kamienice z XIX stulecia. Jedynie budynki o numerach 15 i 17 pochodzą z XVIII wieku. Najciekawszą architektonicznie budowlą starówki jest kamienica numer 15, ponieważ zachowała ona najwięcej historycznych elementów, zarówno na zewnątrz w postaci rokokowej fasady, jak i wewnątrz w
formie zabytkowych schodów. Należała ona do bogatego kupca, dlatego zdobią ją figury Merkurego, rzymskiego boga handlu, oraz alegorie burzy i wiatrów morskich. Od kilkunastu lat starówka stopniowo i systematycznie zmienia swój wygląd. Jej unikatowa kompozycja przestrzenna i ciekawa architektura poszczególnych budynków budzi szczery podziw licznie odwiedzających miasto turystów. Po aktywnym zwiedzaniu Kowarskiej Starówki mogą Państwo odpocząć w jednej z kilku klimatycznych kawiarni i restauracji, gdzie wśród ciekawych dekoracji czekają na Państwa m.in. znakomita kawa oraz szeroki wybór przepysznych dań i wypieków. Dla tych, którzy lubią spacery niebanalnymi traktami, miasto oferuje nadrzeczny bulwar, biegnący wzdłuż potoku Jedlica. Powstała w ten sposób kolejna atrakcja miasta, zwana przez niektórych z racji licznych mostków i nadrzecznych kładek, małą karkonoską Wenecją. Od samego początku istnienia miasta jego mieszkańcy z powodzeniem wykorzystywali górskie położenie. Przykładem takiego praktycznego podejścia jest zapomniany przepust wodny przy Alei Wolności oraz niewidoczny system kanałów wodnych, zasilających niegdyś kilka działających wówczas młynów. Jeden z nich znajdował się przy ulicy Pocztowej, gdzie dziś znajduje się popularna cukiernia. Bardzo ciekawym budynkiem jest siedziba Stowarzyszenia Miłośników Kowar przy ulicy Górniczej. Niewielka, jednopiętrowa kamieniczka, której ściany zdobią murale przedstawiające dawne zawody. Mieści w sobie stałą wystawę pod tytułem Kowary na starej widokówce, dawne sprzęty gospodarskie i wyposażenie domu mieszczańskiego z pierwszej połowy XX wieku. Organizowane tam są również okresowe wystawy twórców lokalnych oraz wieczory muzyczne i poetyckie. Na szczególną uwagę zasługują drzwi pięknie udekorowane przez lokalnych artystów. Kolejnym miejscem obrazującym minione czasy są sale tradycji miasta Kowary, mieszczące się na drugim piętrze budynku B Urzędu Miejskiego. Zwiedzający mogą zapoznać się tam z historią kowarskiego górnictwa, lecznictwa oraz innymi dziedzinami działalności dawnych i obecnych mieszkańców miasta. Dokumentują to liczne eksponaty i fotografie, w większości podarowane miastu przez jego mieszkańców. Podsumowaniem naszej intrygującej wędrówki po Kowarskiej Starówce będzie wizyta w jednym z najpiękniejszych budynków nie tylko Kowar, ale i całego Dolnego Śląska. W neoklasycystycznym ratuszu, wzniesionym w latach 1786-1789. Obiekt został zaprojektowany przez architekta Christiana Schulze, a wybudowany przez mistrza budowlanego Neumanna. Piaskowcowe płyty podmurówki ratusza kryją przyrodniczą ciekawostkę. Ci bardziej spostrzegawczy bez trudu odnajdą odcisk muszli. Przypomina on muszlę pielgrzymią i skojarzenie jest jak najbardziej trafne, bo przez Kowary biegnie jedna z odnóg szlaku świętego Jakuba. We wnętrzu ratusza warte obejrzenia jest owalny hol wraz z kolorową polichromią z drugiej połowy XVIII wieku przedstawiającą herb królewskiego górniczego miasta oraz sala rajców na piętrze z plafonem ze scenami rodzajowymi dokumentującymi życie dawnych mieszczan. Kolorowe malowidła obrazują pracę gwarków, kuźnika, kowala, tkaczki i zielarza. Fresk na głównej ścianie sali przedstawia typową scenkę sielanki, na której zobaczymy parę bogatych turystów w trakcie odpoczynku podczas górskiej wędrówki. Malowidło umiejscowione nad oknami sali ukazuje króla Prus Fryderyka II Wielkiego, przyjmującego pokłon i dary
od ówczesnych włodarzy miasta podczas jego pobytu w mieście w sierpniu 1781 roku. Tym akcentem kończymy naszą wędrówkę po Kowarach i przenosimy się do starego centrum partnerskiego miasta Wrchlabi, zwanego Bramą Karkonoszy. Punktem dominującym miasta jest zamek znajdujący się w miejskim parku. Budowę zamku rozpoczęto w 1546 roku. Obiekt został wzniesiony w stylu renesansowym. W zamkowej sieni można zobaczyć malowidła przedstawiające ostatnie niedźwiedzie upolowane w czeskich Karkonoszach. Dzisiaj obiekt ten stanowi siedzibę władz miasta. Zabytkiem wartym uwagi jest także pobliski barokowy klasztor Augustianów. Dziś w budynku klasztoru mieści się Muzeum Karkonoskie oraz sala koncertowa ze wspaniałą akustyką. Przy klasztornych ogrodach można zapoznać się z różnorodnością karkonoskiej flory. W niedalekim sąsiedztwie znajduje się inny sakralny obiekt, czyli kościół świętego Wawrzyńca z 60-metrową wieżą, która góruje nad miastem. Neogotycka świątynia kryje w sobie bogate wnętrze. Szczególną uwagę warto zwrócić na ołtarz główny z rzeźbą Boga Ojca oraz figurą Jezusa Chrystusa, cenną drogę krzyżową oraz organy wykonane przez braci Rigerów w roku 1889. Przechodząc w stronę ratusza, można podziwiać dawne domy tkaczy i zabytkowe kamieniczki, które są typowym przykładem karkonoskiej architektury. Ich podcienia były miejscem, gdzie swoje towary oferowali miejscowi kupcy i rzemieślnicy. Tradycja ta zachowała się do dziś. Kawałek dalej znajduje się zabytkowy hotel Łabędź, będący jednym z pierwszych obiektów noclegowych we Wrchlabi. Ostatnim przystankiem na naszej trasie jest tak zwany stary ratusz, zbudowany w stylu renesansowym, będący jednym z najstarszych zabytków miasta. Jeśli wybierają się Państwo w Karkonosze, z pewnością warto się zatrzymać na dłużej we Wrchlabi po stronie czeskiej, jak i w Kowarach po polsku.